TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Na pewno cieszą trzy bramki zdobyte przez zespół. My nie gradujemy tego, kto zdobywa bramki, bo gramy wszyscy razem, trzymamy się razem i tak to powinno wyglądać. Też nie ukrywamy, że w szatni sobie mówiliśmy w przeciągu tych ostatnich 2-3 tygodni, że kluczem do wygrywania meczu jest dobra postawa w defensywie i tak naprawdę już w poprzednim meczu zagraliśmy na zero z tyłu siebie. Nie wygraliśmy tego meczu, ale zainkasowaliśmy jeden punkt, tutaj poprawiliśmy się w ofensywie, strzeliliśmy w pierwszej połowie trzy bramki, można powiedzieć, że do przerwy ten mecz zamknęliśmy. No na pewno jakiś pozytywny prognostyk, ale tak powiedziałem na samym początku, ta budowa zespołu, jakby tej drużyny, to jest dopiero w fazie początkowej i myślę, że trenerzy, jak i my zawodnicy zrobimy wszystko, żeby ten proces potrwał jak najszybciej, jak najmniej boleśnie. Na pewno dla nas nie będę mówił, że spotkanie z Górnikiem Zabrzew, obojętnie w której lidze i w jakiej formie, nie jest ważne dla nas, bo na pewno jest to nie jest mecz jak każdy inny, doskonale wiedzą to kibice w szatni, myślę, że wszyscy, którzy tam siedzą, też sobie z tego zdają sprawę, ale my podchodzimy do tego z pokorą, chcemy się jak najlepiej do tego meczu przede wszystkim w pierwszym jakby takiej fazie przygotować fizycznie, myślę, że piłkarsko sobie poradzimy, także dwa intensywne dni jakby takie odnowy biologiczne, gdzieś tam przygotowania pod mecz i już w sobotę kolejne spotkanie.